Siemaneczko, siemanko! Z tej strony Chat Player i witam was dzisiaj serdecznie na rozgrywce z Battlefielda 4. Tutaj TDM na Hainanie i już taki, powiem wam, trochę zależany ten TDM. Nagrywałem tą rozgrywkę jakieś pół roku temu, myślę. Na początku chyba wakacji, tak to było. I to była jedna z tych, które miały zdesynchronizowane audio. Tutaj trochę z nim pokręciłem i powinno wszystko się zgadzać, wszystko powinno fungować jak należy. Przynajmniej taką mam nadzieję. Jeśli chodzi o sam setup, jaki tutaj stosowałem, to jak najbardziej na czasie, wciąż gdy mam okazję grać w BFK. Mniej więcej takiego setupu używam, tym bardziej na trybach, które zwykłem grać, czyli TDM lub dominację, tryby dla piechoty. Jeśli interesuje was dokładne ustawienie broni, to tutaj mamy uchwyt pochylony, tłumik, zielony laser i celownik Kobre bodajże, tak się on nazywał. Więc wiadomo mniej więcej, o co tutaj chodzi, o to, żeby jak najskuteczniej móc zaskoczyć przeciwnika, nie pojawiać się na minimapie, więc do tego nam służy tłumik. A91 jest tak szybko strzelna i w miarę celna z bliskich odległości, już potem na średnią i długą ta celność spada niestety, ale na takim typowym rushu, jaki ja stosuję tutaj mniej więcej na właśnie TDM-ach, ten setup jest bardzo skuteczny. Jeśli ktoś szukał dobrego właśnie ustawienia broni na tryby dla piechoty, spróbujcie sobie taki, jak wam opisałem przed chwilą. Równie dobrze możecie użyć MTAR-a, również bardzo dobra broń na TDM-a. Tylko że z MTAR-em jest jedna różnica, bo ja bym bardziej do MTAR-a wrzucił kompensator niż tłumik. To jakoś, nie wiem, jakoś wygodnie się z kompensatorem w MTAR-ze czuję. Więc takie ustawienie stosuję, dajcie znać, czy spróbowaliście sobie, czy może próbowaliście już kiedyś i się wam również spodobało. No dajcie znać, jak tam teraz u was idzie z tym TDM-em. Jeśli chodzi o klasę, no to wiadomo, medyk, bo można wpaść nieraz w głupie kłopoty, więc należy się podleczyć. Jeszcze mamy do dyspozycji defibrylator, jakby trzeba było podnieść jakiegoś ziomusia. Więc no, taka rozgrywka tutaj będzie dla was zorganizowana. Oczywiście fragów powinno być odpowiednia ilość, nie będziecie się tutaj nudzić, materiał został również odpowiednio przycięty. Cały czas coś się powinno dziać, więc zapraszam was do kontynuacji, a ja skoncentruję się na tym głównym temacie, który sobie na dzisiaj zaplanowałem. Czyli na tej wiadomości, która nam ostatnio wybuchła, tak szczerze mówiąc wybuchła, bo wyciekł nam e-mail podobno, który opisuje nam kolejną część Battlefielda, która nam wyjdzie pod koniec roku 2016. Ja tutaj nie będę się za bardzo zagłębiał w analizę tego e-maila. Wolę was odesłać do materiału, który stworzył Magic2151. Naprawdę bardzo dobry materiał, bardzo dobrze przeanalizowany ten mail, przetłumaczony. Zagłębia się tam Magic w szczegóły, w jakie wchodzi właśnie ta osoba, która opisuje wszystko w tej wiadomości. Więc macie opisane pojazdy, tryby, piechotę, wszystko to Magic wam właśnie tam krótko, zwięźle na temat opisuje, więc odsyłam was na jego kanał, link będzie w opisie filmu jak zawsze. A tymczasem ja się bardziej skoncentruję na takich moich odczuciach co do tego, co właśnie w tym mailu wyciekło. Nie rzucę was jednak tutaj na taką jakąś głęboką wodę, pokrótce wam opiszę, o co chodzi. Czyli po prostu, tak jak wspomniałem, koleżka wysyła maila do osoby innej, gdzie opisuje sytuację, która miała w miejsce w wakacje podobno 2015 w siedzibie DICE w Sztokholmie. Miał okazję gościu testować właśnie Battlefielda 2143 w grupie 100 testerów na trybie bodajże podbój to był. Nie wiem, jest wspomniane o tym, że jest 9 flag na mapie. Mapy są podobno ogromne, większe niż teraz. Jest również Levolution, podobno jest ono usprawnione. Jakaś mapa z wieżą, był tam wspomniany Londyn, więc takie moje klimaty tutaj trochę. Będę mógł sobie porównać mapkę do rzeczywistości, jeśli już to do tego dojdzie. W każdym razie, dobra, tutaj tak trochę teraz na serio. Jeśli chodzi o mapki, mają być ogromne i podobno również ma być ogromna liczba graczy, które będzie mogła na tych mapkach się poruszać, bo jest w mailu wspomniane, że od 80 do 120. Jakoś ciężko mi sobie to wyobrazić na ten moment. Wiem, jak to wyglądało na początkach Battlefielda 4, gdy były problemy z nieraz, kurde, głupim TDM-em. Były problemy z rushem, były problemy z podbojem, gdy 64 graczy
naraz po prostu coś tam próbowało zdziałać, szczególnie na takiej mapce jak Locker na przykład. Już tutaj nie mówię o Szanghaju, gdzie Revolution, gdy było odpalane, to nie dało się poruszać po mapie. No, trochę się tego boję po prostu, co tam DICE dla nas planuje. Mówiąc tutaj o lagowaniu i Revolution, proszę bardzo, tutaj mamy Michaela Jacksona, gościu na czworakach się porusza cały czas, więc wyobraźcie sobie sytuację, gdy 120 takich Michaelów będzie nam w 2143 roku sunąć sobie po mapce koło mechów i różnego rodzaju innego badziewia, które tam nam zaplanowało DICE na ten rok. Oczywiście to wszystko należy traktować z przymrużeniem oka. To jest może przecie kontrolowany, może to jest po prostu jakiś troll, może po prostu fake, taki ktoś się zabawił kosztem, no, całej naszej społeczności tutaj trzeba powiedzieć, bo odzew jest niemały. Każdy, kto w miarę interesuje się tym, co dzieje się w Battlefieldowym świecie, już albo o tym słyszał, albo dowiaduje się właśnie teraz. I no, każdy ma jakieś swoje tam odczucia. Wielu z nas, no, trochę zawiodło się na tym, że akcja będzie rozgrywać się w przyszłości. No, ja jestem jedną z tych osób, ponieważ, no, sam liczyłem na to, że albo po prostu, no, wciąż będziemy mieli taki ten setup teraźniejszy, czyli będziemy mniej więcej poruszać się w takim samym klimacie, jak to jest w Battlefieldzie 4. Wcale by mi to nie przeszkadzało. Wiadomo, że niektórym mogło się to już znudzić po 2 latach przepalania mniej więcej tego samego. Jednak niektórzy liczyli z nas na przykład na drugą wojnę, niektórzy liczyli na zimną wojnę chociażby, więc nie tak odległa przeszłość. Druga wojna również by siadła, jeśli chodzi o mnie. Ja bym z chęcią w tytuł z drugiej wojny pograł. Mówi się, że tyle tych gier już powstało z drugiej wojny, a jakoś nie wiem, mi się ona nie przejadła, tym bardziej, że nic już tak dawno nie było, jeśli chodzi o drugą wojnę, no chyba że ktoś gra w, nie wiem, w Sniper Elite albo coś takiego, ale o taką typową multiplayerową rozgrywkę z drugiej wojny z chęcią bym się pokusił i ten Battlefield byłby dla mnie wymarzony. Jeśli chodzi o 2143, o ile nie pojawią się żadne przesadzone dodatki typu jetpack, typu kurczę, no nie wiem, coś takiego jak pojawia się nam w serii Call of Duty, więc no nic po prostu nie chciałbym zobaczyć przesadzonego, a na pewno nie chciałbym już zobaczyć jetpacków. Podobno mają być vitole, mają być mechy dostępne, mają być jakieś ulepszone, jak to się nazywało, Boże, lawetki mają być, jakieś opancerzone lawety, takie jak czołgi, lewitujące czołgi, które mieliśmy okazję już widzieć, więc to wszystko przed nami do zobaczenia. Ja liczę na jakieś konkretne informacje z oficjalnych źródeł w najbliższym czasie. Jestem bardzo ciekawy, co wy myślicie na ten temat i proszę was o wypowiedź w komentarzach, jak wy to odbieracie, te wiadomości. Tymczasem ja się tutaj będę z wami żegnał, jak widzicie, gra dobiegła końca. Dziękuję, że spędziliście ze mną te kilka minut. Dajcie znać, proszę, co sądzicie. Zostawcie lajka, jeśli się wam podobało i widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach z Call of Duty. Nazbierało mi się tego trochę, więc może być kilka materiałów z Call of Duty następnie. Więc dzięki tutaj i na razie. Pa, pa!